Witajcie, tym razem spytamy się ludzi, czy wiedzą, co są wideorejestratory, a to dzięki firmie Navitel, z którą mam współpracę, i wszelakie wideorejestratory znajdziecie u nich na dole w linku. Co to za urządzenia? Nie wiem. A co pani przychodzi do głowy? Skaner na lotnisku, metal wykrywający. Nie, to jest wideorejestrator do samochodu. Co to jest? Nie wiem. A co pani przychodzi do głowy? Telefon. Telefon? Mhm. To jest wideorejestrator do samochodu. Czym jest wideorejestrator? No to jest kamera taka nagrywająca, tak? Ale gdzie nagrywa? W samochodzie. Posiada pani taką kamerę? Tak, posiada. A czuje się pani bezpieczna dzięki takiej kamerze? Oczywiście, że tak. Czemu? No, bo mogę sobie otworzyć, jeżeli jakieś zdarzenie jest, mogę sobie otworzyć, zobaczyć, przybliżyć, co tam się działo i tak dalej. Używa pani wideorejestrator? Tak. Tak? I czuje się pani dzięki temu bezpieczniej? Tak. Wie pani, co to jest wideorejestrator? Nie. A co pani do głowy przychodzi? No, że coś tam rejestruje. A co rejestruje? Nie wiem, trasę, drogę przede mną. Czy wie pan, co to jest wideorejestrator? Nie wiem. Jak pan myśli, do czego to może służyć, może takie urządzenie? Radyjko. Radyjko? Może być radyjko, kamera. I z tej strony na kamerę to wygląda. A z tej strony na radio? A z tej strony na radio. O, wideorejestrator to jest. Co to jest? Kamerka. Ale jaka? Na jakiś komputer. Nie. To nie wiem, co to jest. Czy jest pani kierowcą? Tak, jest. A pani zdaniem warto rejestrować trasę, jak się jedzie autem? No wie pan co? Z tego, co się dzieje czasami na drogach, to warto. Co to jest, proszę pana? Nie mam pojęcia, co to może być. A co panu do głowy przychodzi? Wygląda jak lusterko samochodowe, ale trochę wielkie. A z tej strony jak pokażę? Kamerka? Jaka kamerka? Kto to może wiedzieć? Proszę powiedzieć, co to jest? Nie wiem, nie znam się. A co pani do głowy przychodzi? Nie wiem, jakaś dyskorolka. Dyskorolka? A wie pani, co to jest wideorejestrator? Nie, nie za bardzo. Jest to, montuje się to do auta i rejestruje przebieg trasy. Czym jest wideorejestrator? To jak policja stoi z tym, tak? Prędkości mierzy. Wideorejestratorem? No nie wiem. No wideorejestrator jest w samochodzie, ta kamera. Ale ja nie mam, bo... Lusterko. A teraz? Kamera. Do? Do kamera, do nagrywania. Do samochodu wideorejestrator, który rejestruje przebieg trasy. Aha, nie wiedziałam. A wie pani, co to jest? Lusterko. A teraz? Kamera? Czyli? Lusterko, kamera. Wideorejestrator. Wideorejestrator. A wie pani, co to jest wideorejestrator? Rejestruje... Muszę filmować, tak? Lusterko. Ale do czego służy? No lusterko do przeglądania się. Do patrzenia do tyłu, do przodu. No różne rzeczy. A teraz jak pan myśli, co to jest? No jest coś z nawigacją związane, prawdopodobnie kamera do rejestrowania samochodu. Wideorejestrator, dokładnie tak. No tak, no. Wie pani, co to jest wideorejestrator? Tak, kamera w samochodzie. I jak pani myśli, dzięki takiej kamerze można się czuć bezpiecznym na drodze? Ja myślę, że tak, bo czasem rzeczywiście jak jest jakieś zdarzenie przed nami, które trudno jest potem wyjaśnić, albo można pomóc w rozwiązaniu jakiejś sytuacji na drodze. To jak zobaczyliście, nie każdy wie, co to jest wideorejestrator, ale wy już po tym odcinku jesteście douczeni. A jeśli chcecie zakupić jakiś wideorejestrator, to firma Navitel ma szeroki wybór, więc wszystkie linki na dole, wbijajcie, miłych zakupów, do następnego, cześć! Oni pytają mnie, kiedy ja znowu to nagram. To jedyna opcja, żeby wyrwać się z bagna. Jedyne, co mi zostało teraz, to prawda. I przejebałem wszystko, nim zdążyłeś to zabrać.